Federacja Szachowa Luksemburga nie skorzystała z możliwości wykładów szachów w szkołach. Natomiast w Niemczech nie ma z tym problemów. Różne są tylko formy tych wykładów. Może to być wykład jako przedmiot, ale to nie jest proste, ale jest możliwe. Na zasadzie, że szachy są wybierane przez dyrekcję szkoły jako przedmiot. Są wybierane jako przedmiot i wtedy dodatkowo są jako przedmiot traktowane, jako godzina w tygodniu. Dlaczego jest to możliwe? To dlatego jest możliwe teraz w Niemczech, dlatego że wyniki takiego bardzo ważnego dla Niemiec, nie tylko dla Niemiec, badania naukowego przez ekspertów naukowych przeprowadzonego przez Uniwersytet w najstarszym mieście Niemiec, w Trier, wykazały dobry wpływ szachów na wyniki dzieci w szkołach. To trwało 4 lata. Wybrane do tego zostały 2 szkoły podstawowe. Mówimy o szkołach podstawowych generalnie. W jednej szkole nic nie zmieniono, a w drugiej 1 godzinę matematyki dano szachy. Zamiast matematyki 1 godzinę szachy. Mam te wyniki po angielsku, to już przekazałem panu Jurajowi Iwanowi. Pokażę jutro po angielsku, ale to by nas odwlekło. Chcę się skoncentrować w tej chwili praktycznej części. Jutro będę prezentował całościowo z komputera te sprawy. Badania zostały przeprowadzone w latach 2003-2006 i co one wykazały? One wykazały, że szkoła, gdzie te szachy zostały dla całej klasy wprowadzone zamiast godziny matematyki, miała lepsze osiągnięcia w zrozumieniu tekstów, czyli to, co było czytane, to, co słychać, dzieci lepiej rozumiały generalnie. Stwierdzono mniejszą ilość błędów gramatycznych w testach szkolnych u grupy z szachami. Stwierdzono lepsze wyniki w matematyce, pomimo 1 godziny mniej matematyki. No i takie typowe, że się lepiej koncentrowały te dzieci. Ponieważ generalnie się uważa, że szkoła podstawowa dla małych dzieci ma w 3 dziedzinach służyć głównych, to znaczy nauka patrzenia, oczy, to są te obrazy, które są dalej filtrowane, słuch, czyli to czytanie, o którym mówimy, zrozumienie, to co słyszy się, no i nauka myślenia, czyli matematyczne takie, logika, którą dzieci normalnie z matematyką w szkole uczą się. A tu szachy pokazały, że wzmacniają te elementy, wszystkie 3 elementy. W związku z tym w szkołach niemieckich, jeżeli ktoś chce jako nauczyciel szachów pracować, generalnie nie ma większych problemów. I to był mój i mojej żony główny zawód. Pracowaliśmy profesjonalnie z dziećmi w szkole. Nie w każdej szkole udaje się wszystko idealnie przeprowadzić, ale bym powiedział, na 10 szkół w 9 szkoły są zainteresowane. Jak jest to płacone, jest pytanie. Jeżeli jest taki już projekt ze szkoły, że będzie 1 godzina
zamiast matematyki szachów i przejmie to nauczyciel z tej szkoły, to od razu pieniądze są. Bo liczba godzin się zgadza dla nauczyciela i nie ma problemu. Problem jest, jak szkoła nie ma swojego nauczyciela do szachów i trzeba z zewnątrz kogoś wziąć, tak jak nas. No to te pieniądze trzeba zorganizować. I wtedy szuka się źródeł pieniędzy do zapłacenia tego czasu. Tak, tak to się odbywa. Więc my prowadziliśmy zajęcia jako przedmiot, prowadziliśmy zajęcia dodatkowo, jako szachy dodatkowo w szkole. No ja chciałbym przede wszystkim pokazać jako przedmiot, tak jak my jako nauczyciele pracowaliśmy. Ta seria tych zeszytów, ja tu mam tylko numer jeden przetłumaczony na czeski, natomiast mam po polsku wszystkie trzy części. Ja sobie tutaj powiedzmy będę z części, o tak, może pokażę. Część pierwsza tak wygląda, ona tu w wersji czeskiej jest już przetłumaczona, jest wprowadzona przez pana Izziego Nowaka, czyli w części Morawy jest ta część. W tej chwili będzie część ta, dwa, będzie też po czesku, teraz od 9 miesiąca będzie też ta część. No i później, i to są dwie podstawowe, a trzecia część będzie kolejną częścią. Ta część, ta trzecia. Te zeszyty powstały w wyniku współpracy grona nauczycieli ze szkoły podstawowej, nas i również nauczycieli z Polski. W wyniku tego powstała taka kompaktowa seria, która umożliwia szkolenie dzieci nie tylko przez szachistów, nie tylko przez takich, powiedzmy, przedstawicieli z klubów szachowych. Ta seria pozwala nauczycielom z tej szkoły zaznajomić się z szachami wystarczająco i samemu prowadzić te zajęcia. To może robić ktoś, kto nie jest szachistą. W tej szkole, o której ja mówię, w szkole Ambrosius, na 22 osoby nauczycieli, tylko dwoje panów umiało grać w szachy. Reszta nauczycielki nie umiały grać w szachy. W związku z tym idea była taka, stworzyć zeszyty, które umożliwiłyby też nauczycielce klasy nauczyć się z tych zeszytów, szachów i pokazywać dzieciom. To nie, żeby to nie był koniecznie ktoś, kto przyjdzie z klubu, żeby to nie musiał być szachista. Czyli te zeszyty się różnią od innych zeszytów. Co jeszcze w tych zeszytach jest ważne? We wszystkich tych zeszytach nauczyciele chcieli, żeby te trzy elementy: wzrokowy, słuchowy i nauka myślenia, żeby zostały zawarte dla małych dzieci. Mówimy o małych dzieciach. Te zeszyty były też stosowane w przedszkolu, przedszkolu, czyli dla dzieci już od 4 lat też były stosowane. Wzrokowo chodziło o obrazy. Dzieci potrzebują obraz, najlepiej kolorowe. Oczywiście, nie czarno-białe, kolorowe. Więc jak mamy króla, królową, dzieci chętnie identyfikują kolory i obrazy, prawda? Opowiada o zeszytach Żmijka. Wybraliśmy ją po wielu próbach, kto by to miał być. Kto miałby oprowadzać dzieci po krainie szachów. I
Zdziwiliśmy się. Okazało się, że taka żmijka jest dobra, że dzieci akceptują, że to jest ok. Więc wzrokowo, te elementy wzrokowe udało się w tych zeszytach zrobić. One są tutaj zawarte dla, tak jak dzieci marzą, jak mają swój świat, prawda? To. Druga sprawa, element słuchowy. Już w tej przetłumaczonej części widać, że znajdują się tu krótkie historie, najpierw historia powstania szachu. Następnie o każdych figurach mamy też wstępne, krótkie historie. Oczywiście przy pierwszoklasistach, którzy zaczynają, nie umieją jeszcze czytać, pytamy się, kto z tych dzieci byłby w stanie przeczytać tą historię. Z reguły znajdzie się zawsze jakieś dziecko, które chętnie przeczyta. Najczęściej są to dziewczynki. Czytają te historie. To dzieci interesuje. Krótkie historie, nie za długie, krótkie historie interesują dzieci. Tutaj mamy ten element zrozumienia, powiedzmy, tekstu jakiś związany z krainą dziecka. Te dodatkowe zeszyty, jak się dokładnie popatrzy, są bardzo wyraźnie w kierunku matematyki zrobione. Geometria. Czyli mamy przekątne, mamy linie, mamy rzędy. Tu mamy geometryczne wyobrażenie. Logika myślenia jest tutaj zawarta w tym, że dziecko ma wzorzec wzrokowy i próbuje tutaj uzupełniać brakujące elementy w kolejnych częściach tego. Zawarliśmy też tutaj w tych zeszytach te typowe sytuacje codzienne, z którymi identyfikują się dzieci w życiu codziennym. Mają przy szkołach place rowerowe. Czyli znak zakazu jest im znany, znak zakazu. Ten czerwony z przekreśleniem. Zabronione pola na szachownicy, dziecko bardzo dobrze identyfikuje z tym znakiem. Czy znak czerwony, który stanowi niebezpieczeństwo. Lampa uliczna. Czerwone, aha, muszę uważać, prawda? I tu mamy te zagrożone pola, tak, te czerwone. Mamy też zielone. Zielone jest bezpieczne pole. Więc te wszystkie elementy tutaj powpływały do tych zeszytów, do tych dzieci. Teraz przejdę do części praktycznej, jak takie zajęcia się odbywają, bo to myślę dla wszystkich jest interesujące, powinno być interesujące. Jak takie zajęcia zrobić, w zależności od szkoły było 45 minut, 50 minut. Dziecko ma uwagę przynajmniej na początku, w pierwszych klasach, krótko. Ona wynosi różnie. Może to być 10, 15 minut, może być 20. To zależy od sytuacji wyjściowej z domu też dużo, jak to jest. Weźmy przykład zeszytu 1. Mamy sytuację, przeczytaliśmy tą historię o powstaniu szachów. Jest ta kraina szachów, co jest krainą szachów. Przedstawiamy szachownicę. No jest szachownica. Czym jest szachownica dla dziecka? Oczywiście początkowo abstrakcja. To, że to jest arena późniejszych rozgrywek, dziecko na samym początku tego jeszcze nie wie. Czym będzie dziecko kojarzyć taką szachownicę? No i tutaj mamy takie rozwiązanie. Zdejmę na razie czarne. Jesteśmy w stanie dziecku, nawet jeżeli to jest pierwszoklasista, jeszcze nie jest w tych opisach biegłe to dziecko. Pomimo tego dziecko jest w stanie tutaj te pola wyobrazić sobie jako coś w rodzaju takich adresów. W związku z czym nie jest trudno dla dziecka
dać zrozumienie tej szachownicy na zasadzie opisu, ulice są tymi literkami, a cyfry są numerami domów. Czyli tutaj odbywają się, można powiedzieć, akcje, że mamy ulicę, mamy przekątne, ale to jest dla dziecka łatwo do zrozumienia. To jest coś, co goniec może jako auto pokonywać szybko. Tak? Skoczek bardzo łatwo, bo dziecko wie, że skoczek to jest jak koń, który jest w stanie przeskoczyć parkurs. To znam. Więc też z tym nie ma problemu, prawda, że skoczek przeskakuje tutaj przeszkodę. I w ten sposób tą arenę dziecko już sobie wyobraża. Wspieramy to taką bardzo fajną akcją, która się dzieciom podoba. Przygotowujemy im tutaj koperty. Jest to pokazane tutaj na stronie, gdzie jest szachownica. Mamy tutaj w tej chwili tą sytuację z opisem. Ale tutaj się rozgrywa akcja. Tutaj mamy taką akcję, nazywamy to mały teatrzyk, w którym dzieci biorą aktywny udział. Zajęcia się odbywają w ten sposób, że dzieci nie siedzą w ławkach, tak jak tutaj mamy poustawiane, tylko zajęcia w takiej klasie mamy tak poustawiane, że z tyłu są poustawiane szachownice puste i obok są pudełka z szachami, z figurami szachowymi. Z przodu mamy szachownicę demonstracyjną i mamy tą szachownicę postawioną nie tak jak tu, tylko mamy na dużej tablicy. Ona jest magnetyczna i te figury, które ja tutaj na stole położyłem, one czekają, są na tej szachownicy, na tej tablicy magnetycznej już przygotowane, tak? Czyli jak my tutaj o szachownicy mówimy, nie ma tych figur jeszcze żadnych i próbujemy dziecko wprowadzić w zapoznanie tego małego miasteczka, bo ta szachownica w tym momencie jest dla dziecka małym miasteczkiem. To się wiąże później z tym pojęciem tego centrum tego miasteczka. Dzieci bardzo dobrze rozumieją, co jest centrum w miasteczku małym. To jest małe miasteczko z ulicami, z domami i te adresy wspieramy taką akcją, że przygotowujemy im koperty. One tutaj są, te koperty. Takie maleńkie im przygotujemy i tam pisze ten adres. Grają rolę listonoszy, którzy pod wskazany adres mają dostarczyć. Jeżeli, no ja tutaj nie mam tego, ale można w IKEA kupować takie dość duże, są kółka magnetyczne, tylko wtedy trzeba mieć dużą szachownicę magnetyczną, żeby one pasowały. I jak ten adres jest znaleziony i dziecko podnosi takie coś, to tam czeka na niego nagroda jeszcze. Ale to już jest, powiedzmy, dalszy element atrakcyjności. Ale generalnie chodzi o to, że dziecko mając tą kopertę, szuka na tej szachownicy tego adresu właściwego. Tak jak tu jest podane, te koperty są w tych kolorach tutaj przygotowane. Czyli mamy tu pole D5 w żółtym kolorze i tak dalej. No i ona z tym kopertą idzie i znajduje. W idealnej formie mamy też taką szkołę, gdzie są na zewnątrz szachownice z opisem. No to już jest optimum, bo w tym momencie to sobie przy dobrej pogodzie na zewnątrz wychodzimy. I wtedy na tych szachownicach i raz, że i późniejsze tematy, każdą pojedynczą figurę ćwiczymy. I dzieci wtedy mogą tego skoczka imitować. Czy jak już poznamy większość figur, to sobie wykonują wtedy różne akcje. Na przykład mówimy, w tej chwili będziemy robić ruchy gońca. I taki Jan, czy tam dziewczynka, Joanna, robią ruchy gońca, próbują na tej szachownicy zewnętrznej dłużej. To jest super, dzieci się bardzo cieszą. Czy jest dwoje, i wtedy musimy tylko uważać, żeby się nie zderzyły te dzieci, ale wykonują na tych dużych zewnętrznych te prawidła gry szachowej. Więc po takich zajęciach, gdzie ta szachownica jest już poznana, już mają to pojęcie o tych, to jest dość duży postęp
też w sensie matematyki, bo to są te znane elementy szukania koordynacji punktów, prawda? Szukanie koordynacji punktów, tak zwane x, y, jak się już później dzieci uczą, prawda? Już się odbywa poprzez te adresy. Czyli związek z matematyką jest bardzo silny w tym momencie. Figury. Bierzemy króla. On czeka tam gdzieś na zewnątrz, na tej szachownicy. I dziecko ma znaleźć tego króla. No i dzieci tak się licytują. Co może być z tych czekających figur? Królem. No ale zawsze się znajdzie takie dziecko, które ewentualnie już troszeczkę, przynajmniej w domu, z tymi szachami ma coś wspólnego. A to jest przecież król ten z krzyżykiem. Tak? No dobra. Bierzemy tego króla i stawiamy go na którymś, obojętnie na którymś z tych pól. Te grupy tych dzieci, jeszcze chcę powiedzieć, te grupy tych dzieci miały z reguły klasa, która miała 20 osób, była dzielona na dwie grupy. Było po 10 dzieci. Tak? Generalnie tu stały w takim, no, jak gdyby była taka linia graniczna i sprawdzamy, jak ten król może się poruszać. No i w tym momencie pomaga nam też taki film, nie wiem, czy Państwo znacie ten film, po niemiecku Lange lebe Königin, on jest po holendersku i po niemiecku. Przepiękny film dla właśnie małych dzieci ze szkół podstawowych i tam są pokazane zasady gry, jak te figury się poruszają. Więc mniej więcej po takim 15-minutowym ujęciu, ten film to jest film kinowy, ale my pokazujemy głównie ten urywek tylko z okazji ferii, jak święta są, pokazujemy, jest w 6 częściach i pokazujemy wtedy dzieciom więcej. Ale tu jako wprowadzenie to jest tylko ta część 10-minutowa mniej więcej. No i tam widzą, jak król chodzi, jak królowa chodzi. No i po takim krótkim pokazie próbują powtórzyć to, co widziały te dzieci na tym filmie. No i różne są sytuacje. Czasami dziecko za daleko idzie lub zmienia kolor i tak dalej. I poprawiamy to. Ostatecznie dzieci dostają na możliwe ruchy, na przykład żółty kolor, na możliwe ruchy króla. Jest ich tutaj w tym przypadku praktycznie tyle, ile dzieci niemalże. Tak? I ostatecznie uzyskujemy tą sytuację z 8 magnetami, która na szachownicy dla dzieci jest ewidentna. Następnie dochodzi sytuacja, że król z królem nie są przyjacielami, biały i czarny król, muszą trzymać dystans. Nie witają się, że są przyjacielami. Ten król jest dla czarnych, ten król jest dla białych. Muszą trzymać odstęp. Czyli pojawia nam się za moment kolejny król, powiedzmy, i w jaki sposób ma trzymać odstęp? No i dzieci się zastanawiają, czy wolno będzie tu? Nie, to już tam inne dziecko protestuje, to przecież nie jest odstęp, jak tu będzie król. Musi być dystans. Wy się nie możecie spotkać ze sobą, tak? No i wpadną na to, że jednak musi ten dystans być między obydwoma królami. I również dla tego króla zaznaczamy te pola. No i tu mamy ten element zabronionych pól, prawda? Ten z tym przekreślonym czerwonym znaczkiem, że te pola będą, i one to mają dzieci właśnie w tym zeszyciku, który ma wspomagać głównie matematyczne zdolności. W tym to jest właśnie pokazane. To jest poznawanie króla. Sytuacja troszeczkę się zaczyna ożywiać i zmieniać, jak poznajemy kolejne figury. Jeżeli poznajemy damę,
Na tym filmie pięknie jest pokazane, jak właśnie obydwie biała i czarna panie na tym filmie pokazują swoje właściwości, w jaki sposób się przemieszczają. To tkwi dzieciom dobrze w pamięci. Ja mam ten film ze sobą, jutro pokażę ten urywek. To już za jednym razem chciałem na komputerze ten urywek też pokażę. Żeby mieć lepsze wyobrażenie, jutro będzie wizualizacja tego, co dzisiaj tak mówię. No oczywiście tutaj tych pól jest bardzo dużo, więc dzieci nie wszystkie od razu zaznaczają. Pomijają jakieś pola, nie wszystkie zaznaczą, bo dama jest wyjątkowo efektywna na szachownicy. No tym niemniej ostatecznie uzyskujemy te wszystkie pola. Dzieci się cieszą, mają jakiś taki sukces. Udało im się dla hetmana, ja tutaj nie będę przedłużał, pokażę nie wszystkie, powiedzmy, ilość tych pól, ale ostatecznie uzyskujemy wszystkie te pola przy jakiejś poprawie. Takie zajęcia, te frontalne, gdzie lekcja się zaczyna od sprawdzenia obecności, później dzieci są wezwane z ławek tutaj do przodu, to mniej więcej jest połowa zajęć, ta część. A co robić z pozostałą połową? Co z pozostałymi 25 minutami robić? Tak? No po to są te szachownice z tyłu. No dzieci chcą grać. One chcą już sprawdzić, czy umieją, czy już potrafią grać. Z tyłu pobierają sobie z pudełek, wyszukują same, szukają damy i ustawia biały i czarny damy na polach takich, dowolnych, ale na takich, że jedna drugą nie bije. Damy. No i gramy. Ale jakim systemem gramy, chcę pokazać. No normalnie to jest na płaskiej szachownicy, ja tu na demonstracyjnej to pokażę. Do tego używamy szklanych kamyczków. Mam w różnych kolorach. Na centrum niebieskie, to później przyjdą zagrożenia. Są te czerwone, zielone na pewne pola, to znaczy bezpieczne pola, prawda? Ale ja tu pokażę na tej może, na szachownicy demonstracyjnej, bo to lepiej widać. Więc załóżmy, grają dzieci dama na damę. No tutaj akurat by się biły, więc zmieniamy tak, żeby się nie mogły od razu zbić. Mamy taką sytuację. W jaki sposób się taka partia szachów odbywa? I kto wygrywa? No wygrywa ten, który pobije drugiemu damy. Jeżeli mu się nie uda, partia będzie nierozstrzygnięta. Zakończy się remisem. Mają te kamyczki, ja tutaj magnety w tym celu używam. Powiedzmy użyję dwa różne kolory. Mogę i niebieski wziąć. Gra się odbywa w ten sposób, że wykonuje ruch. No oczywiście jak wykona ten ruch i na miejscu tam, gdzie stał hetman, stawiamy kamę. To pole już jest niedostępne w dalszej części gry. Czarny jak to zauważył, oczywiście ucieszy się i wygrał partię. Wygrał partię. No mamy te drobne Haribo, czy jakieś takie drobne te Smarties. Dla wygranej partii, prawda? To wystarczy, to dzieci się cieszą z tego powodu, że wygrał taką małą mini partię. To się nazywa małe szachy, ale to są jednak partie już. To już się odbywa na żywo. Dzieci się bardzo cieszą z tego powodu. Wykonam teraz ruch, gdzie hetman nie jest zagrożony. Czarny wykonuje ruch. Załóżmy ten. I też stawia swój kamyczek na takim polu, na którym stał ten hetman. I partia dalej się toczy. W pewnym momencie jasne jest, że ilość pól się kurczy. I jeżeli obaj uważali, jeżeli ich oczy na tyle były uważne i koncentracja, no to partia będzie nierozstrzygnięta, ale w pierwszych tych partiach jest jasne, że ktoś podstawi hetmana, że ktoś nie będzie uważał i ten drugi po prostu, dzieci mówią, zjem ci hetmana, no tak najczęściej mówią, zjadłem ci hetmana, tak, po prostu. Czyli ktoś w pewnym momencie się pomyli.
przy kolejnych partiach, ale postęp od razu widać. Jak przegrał tak 2-3 partie, później lepiej uważał. Widać ten postęp, ewidentnie. I te zajęcia odbywają się przy każdej figurze, że od razu partie się odbywają. Jeżeli po hetmanie mamy kolejne figury, wieże i tak dalej, to w ten sposób ta partia się odbywa. Tych 25 minut po prostu jest do tego, żeby dziecko po tym, co zobaczyło na szachownicy i brało aktywny udział przy szachownicy, każde dziecko ten zeszyt ma na własność. To jest jego zeszyt, jego zeszyt. On sobie wróci do ławki. To, co tutaj było robione, to są kilka ćwiczeń, nie jest dużo. Dość szybko sobie z tym radzą po tym, jak przy szachownicy aktywni byli. Zakreślą to, co jest wymagane w ćwiczeniach. Chcą to zrobić, bo bez tego nie będą mogli tej partii zagrać z tyłu. Więc chcą to zrobić, te ćwiczenie. Ja tylko sprawdzam, a rzeczywiście zrobił. Jak ma pomyłkę, to czekasz. Jeszcze musisz poprawić, tak? I w ten sposób te zajęcia są, no, dla dziecka są to, co wydaje się dla dziecka ważne, że one nie są monotonne, one są zmienne, one są, on nie siedzi w tej ławce, tak jak na przedmiotach, innych najczęściej. On jest tutaj w akcji, on jest aktywny na tej szachownicy, sam ma w ręku te magnety, on sam to robi. Dlatego ważne jest, jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego jest ważny, ja jutro pokażę tabelę. Te badania naukowe Uniwersytetu Trier, one pokazały, że profitują najbardziej z wprowadzenia szachu w szkole tak naprawdę dzieci słabe, słabsze. One bardzo socjalnie zyskują. One mają psychicznie dużą pomoc przez te zajęcia szachowe, bo przez swoje dobre osiągnięcia szachowe stają się pewniejsze w tej grupie, w tej klasie. To jest ważne. Dlatego wprowadzenie szachów jako przedmiot dla całej klasy różni się od zajęć, o których wspomniałem, dla dzieci, które są w selekcji. Bo jak zaproponujesz w szkole zajęcia, szachy w szkole, ale poza przedmiotem, to się zgłoszą dzieci najczęściej już silne, dobre dzieci, już mocne dzieci. Ale to jest selekcja. A jeżeli cała klasa to robi, oczywiście trzeba to dobrze robić i tempo trzymać dla tych słabszych, dostosowywać się głównie dla tych słabszych, więc to tempo się bardzo różni zajęć wtedy. Ono jest wolne. Ja podam taki przykład. W szkole, która w Ambrosius, te zeszyty, to trzeba było robić te praktycznie 3 zeszyty 2 lata. Dlatego, że te dzieci były z różnych krajów, w ogóle miały już na starcie problem język. Wiele nie mówiło w ogóle po niemiecku na początku. Więc tam wolno to wszystko szło. Ale szło i klasa szła tam. A w innej szkole można to wykonać i w rok szkolny, te 3 zeszyty, prawda? Można to zrobić w przeciągu, w roku szkolnym ma się około 34 godziny lekcyjne do dyspozycji, mniej więcej. Tak. Jest to wykonalne w czasie tych godzin. Jakbym miał te zeszyty robić w klubie, to jest jeszcze coś innego. Czy indywidualnie z dzieckiem, które jest umotywowane, to umotywowane dziecko to może zrobić te zeszyty w 2 miesiące, bo jest umotywowane, robi indywidualnie i bardzo szybko to robi, prawda? Więc z
są niuanse jeszcze korzystania z tych zeszytów. Może tutaj, tu jeszcze jest dużo takich rzeczy pedagogicznych zawartych, które wynikły ze współpracy z nauczycielami, z klasy, ze szkoły po prostu, które może mi nawet by do głowy nie przyszły jako, powiedzmy, z dziedziny szachów, bo jestem generalnie też trenerem szachowym, nawet z tą najwyższą licencją A niemiecką. To już jest ta najwyższa nadawana przez Komitet Olimpijski Niemiecki, tak? Więc teoretycznie mógłbym i kadrę olimpijską trenować, ale chcę podać taki przykład. Wezmę tu wersję niemiecką, tą czeską. Mamy tu dwie figury. Mamy tutaj konia, skoczka. Tu mamy konia, skoczkę, tu mamy gąd. Tutaj mi podsunął pomysł taki team nauczycieli, taki pan Krupa i jeszcze jedna pani, że można to fajnie złączyć wizualnie, jak to będzie widoczne po otwarciu, nie, że to się nie da zrobić, gdyby to było na innej stronie, ale tak jak jest otwarte. Tu mamy funkcję gońca, tego strzelca pokazane, tak? On tutaj na tych dwóch diagramach nie jest trudny dla dzieci, żeby kolorowo pokazać jego ruchy na diagonalach, prawda? Tutaj mamy labirynt, to jest ogród królewski, gdzie się zgubiły skoczki. Zabłądziły w tym labiryncie. Ale ten goniec tutaj dostaje polecenie zanieść instrukcję skoczkom, w jaki sposób mogą znaleźć wyjście z tego labiryntu. Oczywiście trzeba uważać na co, że goniec musi po swoim kolorze chodzić. Tutaj to dzieci miały, więc nie wolno mu z białego pola zmienić koloru. Więc on szuka między tymi drzewkami, gdzie może się przecisnąć. W końcu dzieci znajdują tą drogę dla gońca. Udaje im się dostać do tych skoczków. Pierwsza część zadania wykonana. Na razie pierwsza część. Poznajemy skoczka. Skoczek wykonuje swoje ruchy tutaj. Oczywiście dzieci próbują, tak jak poznawaliśmy inne figury, najpierw tutaj, na szachownicy tej demonstracyjnej. Dostają magnety na skoczka, mają duże kłopoty. Ze skoczkiem mają duże kłopoty. Jaki jest najczęstszy? Chyba znamy. O, to jest częsty błąd. Dziecko pokazuje o jedno pole za daleko dla skoczka, prawda? Ale inne szybko mu pokazują, za daleko skoczyłeś. I one się cieszą, że mogły jako nauczyciel też trochę drugiemu pomóc dziecku. To też jest taka funkcja typu socjalnego tak naprawdę też, tak? My jako nauczyciel tutaj próbujemy sterować tymi reakcjami dzieci, żeby to ćwiczenie nie wymknęło się z ram, żeby te dzieci, powiedzmy, się nie pobiły czy coś. Trzeba tutaj kontrolować te wydarzenia przy tej szachownicy demonstracyjnej. Drugi, kolejny błąd to jest, powiedzmy, że idzie diagonalnie, czego też nie powinien robić, prawda? Ale ostatecznie uzyskujemy, podobnie jak przy wcześniejszych figurach, tą naszą sytuację, że mamy tego skoczka, tak? On jest. Chcę powiedzieć, że to, co uzyskaliśmy, stoi na szachownicy i przy tych partiach, które grają na żywo później, dzieci, wolno im podpatrzeć szachownicy demonstracyjnej te ruchy figur, jeszcze jak te swoje wolne partie grają, tak? Więc uzyskujemy tą sytuację. No i teraz wracam do tego tematu, w jaki sposób jest druga część tego labiryntu do wykonania. Uzyskaliśmy możliwości skoczka, są zagrane partie, prawda?
No i teraz dokończcie ten labirynt. Te skoczki muszą przez tą bramę wyjść z tego ogrodu. I sobie radzą. Dają radę. Nie wolno im oczywiście na pola zajęte tym skoczkiem, tym koniem się udawać, czyli tam, gdzie są drzewka, nie wolno im skoczyć. Ostatecznie udaje im się. Te najsłabsze dzieci mają mimo wszystko nadal poważny kłopot, chociaż brały udział aktywny przy szachownicy demonstracyjnej, teoretycznie niby zrozumiały, mimo wszystko nieoczekiwanie czasami mają nadal kłopot, żeby z tego labiryntu wyprowadzić te skoczki. Co w tym momencie robimy? Robimy duet. Dajemy dziecku, drugie dziecko, jako grupa, jako mały tandem. I dziecko drugiemu dziecku tutaj pokaże, słuchaj, tu nie wolno ci, bo wylądujesz na tym drzewie, musisz go ominąć i ostatecznie udaje się i to przeprowadzić. W ten sposób ostatecznie tutaj zbieranie tych różnych nazw, żeby zagadkę rozwiązać, trzeba skoczkiem zebrać odpowiednie litery. I ostatecznie cała ta armia dociera tutaj na końcu. Dla tego celu jest tutaj przygotowana wyklejanka. Super przy tym jest, że dzieci muszą uważać na dokładne przyklejanie. Nie tylko znaleźć we właściwym miejscu naklejkę. Te naklejki w regulaminie zajęć szachowych jest zabronione, żeby dziecko te naklejki przed zakończeniem strony naklejało. Tego mu nie wolno robić, dostaje żółtą kartkę. Jak coś takiego stwierdzę, że już nakleił naklejkę, pomimo, że nie było zrobione. Czyli niektóre są tak szybkie, dzieci, że nie upilnuje. Ale po żółtej kartce już się to nie powtórzy później. Te naklejki są tak zrobione, że mogę korektę zrobić, to znaczy, jeżeli tutaj tą szachownicę nakleję z niewłaściwym rogiem, tak? To jest częsty błąd, że ten biały róg u dziecka po naklejeniu będzie ciemny, nie będzie jasny. Jak stwierdzę ten błąd, to jeszcze jest możliwość korekty. Tą naklejkę można odkleić bez problemu. W danym dniu nie ma żadnego problemu. Dopiero po paru dniach już przylega i odejdzie, ale z papierem. Ale jest możliwość korekty tych naklejek. Tak, są dostosowane tutaj. Tak. To w tej chwili zająłem się częścią 1, żeby może wizualnie to najprościej pokazać, ale oczywiście to, co widzieliśmy dzisiaj, te ataki, tak? To jest też mały teatrzyk. Bierzemy dzieci do akcji. Ty jesteś teraz damą. Ciemną, bo ma ciemną koszulkę w szkole akurat, tak? Atakujesz białego króla. Najczęściej dziewczynka jest, załóżmy, tam w czymś jasnym. Atakujesz tam Joannę. I teraz co ty możesz zrobić, Joanna? Jan cię zaatakował, co możesz zrobić? Jesteś pod atakiem, tak? Dziewczynka się zastanawia i pierwsze, co jej przychodzi do głowy, zejść z tego ataku, odejść po prostu, tak? No i już mamy tą sytuację, która była dziś prezentowana. Ona zejdzie z tego ataku. Po prostu odejdzie o jedno pole i każde dziecko bez problemu to rozumie, tą sytuację, że to jest obrona przed atakiem, zejść z tej linii ataku. Tak? Jeżeli tutaj przedstawimy tą sytuację w ten sposób, że biała dama atakuje skoczka, którejś z dzieci w tym momencie będzie tą damą, jak ma jasny strój, inne dziecko będzie w czymś ciemnym, jako ten czarny skoczek,
to znowuż dla skoczka powstanie pytanie, jak się uratujesz, tak? I w tym momencie dzieci mają do wyboru. Jest to pole bezpieczne dla skoczka, czy jest zagrożone? Mają te dwa magnety, tak? Zielony i czerwony, czekają. Szybko się zorientują, że to pole jest jednak zagrożone, jest czerwone, jest pod atakiem. Czyli to nie zafunkcjonowało. Ten atak nadal jest, on nadal jest. Aha, szukam dalej. Jak mogę się inaczej ratować? To czerwone. Znów się powtarza sytuacja. Ostatecznie znajdują któreś z bezpiecznych. No jest ratunek. Sprawa jest załatwiona. Dobrze. To jest ten atak, nazwijmy go prosty. Tak? To jest taki prosty atak. Nie. Teraz inna sytuacja obronna. Kolejne dziecko bierzemy tutaj do tej sytuacji atakującej. Mówimy, załóżmy ja, Franz. Teraz ty będziesz pomagał skoczkowi. Jesteś, załóżmy, wieżą. Jesteś wieżą. Stoisz tu, tak? Skoczek jest zaatakowany. Możesz mu pomóc. On jest zaatakowany przez białą damę. I on tu się zastanawia, jakby mógł pomóc temu skoczkowi. Wiemy, że rozwiązanie jest tu lub tu. Niektórzy próbują też przesłonić ten atak wieżą. I się tworzy dyskusja. To jest ciekawe, to jest aktywny udział. Nie jest bierny. Niektóre dzieci są za tą wersją, inne za tą, za tą. Ostatecznie tu stwierdzamy, znowuż na zasadzie tych kolorów, że jednak tutaj byłoby dla wieży niebezpieczeństwo. Natomiast jeżeli tu zagramy, to pytanie, czy skoczek jest na tej chwili zagrożony, czy jest bezpieczny? No i tutaj mamy ten kolor zielony w tym celu. W ten sposób dzieci pokonują kolejne bariery i te partie po poznaniu tych figur wzbogacają się o kolejne figury. Już nie grają tylko skoczek na skoczka. Już nie grają tylko goniec na gońca. Już wtedy te partie się odbywają skoczek wieża na skoczka wieżę. Gońce do tego można dla bardziej zaawansowanych dzieci dołożyć. Prawda? Można te partie rozszerzać. To są co prawda małe partie, ale one bardzo szkolą oczy. To pojęcie, o którym dzisiaj była mowa przed południem, że końcówki są przejrzyste dla dzieci jako nauka. Prawda? Bo jak dajemy pełne armię czarnych i białych, robi się gęsto nasza chodzica. Ta przejrzystość dla niewyszkolonych oczu, które na małe dzieci nie mają wyszkolonych oczu, ta przejrzystość jest mała. Ta przejrzystość jest duża, jeżeli w tym małym państwie szachowym dziecko tutaj ma ten przegląd przy małej ilości aktorów tych wydarzeń. Prawda? Więc tymi małymi grami, tym aktywnym udziałem przy szachownicy, gdzie dziecko samo w ręku to ma, to nie jest to obce, że ktoś mu pokazał. On sam miał ten magnet w ręku, wykonał to. Jeszcze to jest podkreślone tym, że w zeszycie też zakreślił te funkcje, które były tam wymagane, czy zadania, plus te partie, no to powoduje jak gdyby, że te dzieci no mają frajdę z tych zajęć. Te szachy dla nich, one chętnie, bardzo chętnie biorą udział w tych szachach, czekają na tą godzinę, cieszą się i na zasadzie takich małych wynagrodzeń za małe sukcesy, tym bardziej chętnie. I te małe partie zaspokajają naturalną chęć dzieci uczenia się na zasadzie gry, aktywnej gry.
Byliśmy krytykowani w jednej szkole, gdzie przejęliśmy po człowieku z klubu. Byliśmy krytykowani, że po prostu robiliśmy z tymi dziećmi te, oni od razu im dawali pełne partie z pełną ilością figur, bierek na szachownicy, że my te małe gry, ale nauczyciele, jak również nasze doświadczenia z dzieci wyraźnie pokazały, że ten system jest dydaktycznie przez nauczycieli zaakceptowany jako najlepszy tymi małymi grami. To, że niektóre dzieci rzeczywiście już z domu, od rodziców, od krewnych, już w danej grupie umiały grać w szachy i dla nich to, powiedzmy, ta faza poznawania tych figur już nie istniała, jak to robiliśmy. No mieliśmy taką rezerwę. Na czym ta rezerwa polegała? Ta rezerwa polegała, ja tutaj nie mam, ale może Państwo znacie, jest taka gra Raindrop Chess. Ta gra polega na tym, że szachownica jest pusta, a wszystkie figury parkują. One mają swoje parkowanie poza tą szachownicą, obok. I wychodzą do gry w miarę odkrywania kart. To są normalne karty do gry. Tak jak każdy zna karty do gry. Jest ich logicznie 32, 16 białych, 16 czarnych gier. Mieszamy te talie, no i losowo odkrywa się kartę. Aha, mam w tej chwili, co masz? Pionę. No to dobrze, jest pionę. Ok. Stawiamy go na polu każdym oprócz 8, 7, bo to biały pion. Oprócz 8, 7 te pola są zarezerwowane dla czarnych. No to powiedzmy, w pierwszych partiach najczęściej dzieci mają tendencje na startowe, ale później przy kolejnych już rozumieją, że taki pion ma tu możliwość szybciej dotrzeć do przemiany i już później się uczą, że można go aktywniej postawić. To samo się robi z figurami. W ten sposób dwie rzeczy załatwiamy. Z uwagi na to, że te karty są losowo mieszane, to tutaj ten słaby ma bardzo duże szanse. Dzieci się bardzo cieszyły, jak wygrywały ze mną. No wygrywały dlatego, że jak już poznały maty i odkrył kartę, że mógł mi w pozycji, no odkrył damę. I mógł mi w pozycji, bo tam wolno od razu tą figurę postawić z matem. Z szachem matem. No to wygrał po prostu. I tutaj te różnice słaby, silny się bardzo redukują. To jest jedna sprawa. A druga, dzieci się uczą dynamiki szachów, stawiania figur tam, gdzie efektywność figur jest wysoka. Z czasem poznają po kilku wskazówkach, oczywiście najpierw im demonstruję przykładowe partie i tłumaczę krótko, dlaczego postawiłem damę na przykład, jeżeli kartę odkryłem z damą, czemu postawiłem tu. No i tutaj wiedzą dzieci, aha, no bo ta dama 27 pól pod kontrolą. To jest inna dama niż postawiona tu na starcie, prawda? Ma jednak więcej tych pól. I próbują same później zastosować to. W tej grze, z uwagi na tą dowolność tych pól na początku, po odkryciu karty, uczą się od razu dynamiki gry również. I te różnice poziomów się wyrównują. No jeszcze, ale to nie w każdej szkole, ale w jednej szkole, w tej Ambrosius właśnie, gdzie był jako przedmiot, mieliśmy też w pracowni komputerowej, komputery, gdzie były zainstalowane programy szachowe, szachmat. One są tylko w wersji niemieckiej, bardzo dobre. I tam mogłem już takiego zaawansowanego dzieciaka postawić i on miał, to jest taki zamek rycerski, nie wiem, Państwo chyba nie znacie tej gry szachmat. Przez taką firmę Tiviola to jest wydane. I w tej grze
jest zamek, gdzie w poszczególnych pokojach są te figury pojedyncze i tam różne akcje się odbywają z tymi figurami. Po wykonaniu tych zadań można przyjść do biblioteki i zacząć grać partię. Już można zagrać normalną partię, ale plusem tego programu było to, że ja w tym programie miałem podgląd na wszystko, co dziecko zrobiło. Czyli jak z debiutów robiło, to tam było odhaczone. Partia włoska był, że zrobił, to był hacz. Ja to wszystko widziałem. W tym programie mogło się każde dziecko pod swoim imieniem zalogować. Ja później miałem podgląd, co on robił, czy nie robił jakiś głupot. Miałem ten podgląd w tej sytuacji. W ten sposób no, wyrównywaliśmy, bo zdarzały się oczywiście sytuacje, że bo jak taki przedmiot wybrała klasa, to musiały wszystkie dzieci robić te szachy. A zdarzały się niedużo, ale powiedzmy na 20 dzieci, powiedzmy dwoje, które już umiało szachy dość dobrze grać. Już tak na dość przyzwoitym, no takim, że no już wszystkimi figurami według zasad grały, tak? No to oczywiście w tym momencie ta, z tymi zeszytami, przynajmniej z tymi dwoma pierwszymi, bo ten to już jest rzeczywiście interesujący jako przygotowanie do turnieju. Ale z tymi dwoma pierwszymi, no to byłby no dla nich za łatwe jak gdyby, tak? No więc w tym momencie tą grą Raindrop Chess, no i jeszcze mieliśmy, to jest też tutaj na rynku znane, to jest z tej serii Think. To jest, to są te zadania, że każdy bruch ubije się figurę, te małe szachownice, to myślę, że to jest znane tutaj na rynku. Szachownice 16-polowe. I jest tam cztery poziomy i zadanie polega na tym, że w każdym ruchu bijemy coś i na końcu tylko jedna bierka zostaje. Solitaire to się nazywa międzynarodowo. Nie jest to znane? Nie? To jest takie kwadratowe pudełeczko. W tym opakowaniu jest książeczka z tymi już małymi szachownicami przygotowana. Tych 16 pól już jest przygotowanych. Jest z jednej i z drugiej strony. To jest foliowane, twarde i tym to jest świetna sprawa. Jak nie jestem w formie, to ja mam kłopoty w tych zaawansowanych znaleźć rozwiązanie, jak przeprowadzić akcję, żeby na końcu tylko jedna bierka została. To były wspomagające, ale dodatkowe możliwości podczas zajęć. Generalnie chcę podkreślić, na zajęciach ważną rolę grała szachownica demonstracyjna, bardzo ważną magnety. Kamyczki. I do takich jeszcze dodatkowych elementów były te wizualizacje, wspomniałem o tym filmie, po niemiecku to się nazywa Langlebe Königin, to w tłumaczeniu będzie Niech nam długo żyje królowa, po polsku, Niech nam długo żyje królowa. Jutro pokażę tą główną część, bo to jest dwugodzinny film, ale tą główną część. Jak również pokażę to badanie Uniwersytetu Trier, które ewidentnie pokazało, że największy efekt wprowadzenia szachów jako godziny zamiast matematyki, największy efekt na tabelach widać odniosły dzieci z pierwszych, drugich klas. Ewidentnie. Ten efekt malał w trzecich, czwartych klasach. Projekt został przeprowadzony we wszystkich czterech klasach. Były przeprowadzane według standardów międzynarodowych badań. One są uznane zresztą i są prezentowane na kongresach szachów szkolnych też. Inicjatorem tych badań był pan Leringer, twórca szachów szkolnych w Niemczech, mój promotor, który mnie sprowadził z zagłębia Rury do prowadzenia zajęć szachowych w rejon właśnie Trier, gdzie on był rektorem szkoły głównej. Trier, ale później bardziej się uczyłem we wszystkich szkołach, również średnich, ale
głównie później koncentrowało się to na szkołach podstawowych i te wyniki badań to wyraźnie pokazują też, że główny efekt jest w szkołach podstawowych. Im wcześniej, tym lepiej. Pierwsza, druga klasa są tutaj optymalne do wprowadzenia tych zajęć. I bardzo ważna sprawa jest, że w szkole, gdzie powiedzmy są problemy z integracją, tak jak ta szkoła Ambrozius, były dzieci z Armenii, były dzieci z Gruzji, z Turcji, z krajów arabskich, z Syrii mieliśmy dzieci, z Egiptu mieliśmy dzieci, też i z Afryki mieliśmy też dzieci. Te szachy no, bardzo pomagały w zachowaniu tych dzieci. Bo nie chcę ukrywać, dochodziło do sytuacji konfliktowych, zwłaszcza na zasadzie chłopiec-dziewczynka. Zwłaszcza chłopcy z krajów arabskich. Tu mają ogromne problemy do nadrobienia zachowanie do dziewczynek. Są bardzo duże problemy, prawda? I te szachy są tutaj instrumentem, bardzo ważnym instrumentem, który pozwala powiedzieć halo, dziewczynki były bardzo dobre, my dawaliśmy oceny też za zeszyt, tak. Tu dziewczynki zebrały lepsze nagrody i wyniki. To w opisie trafiało do, jako adnotacja dla dziecka w świadectwie opisowym. I tutaj dziewczynki były lepsze. To też był ważny element, który te na przykład dziewczynki bardzo wzmacniał, że my, nasza wartość jest, ci chłopcy, co nas chcą tutaj tak atakować czy coś, ale no proszę, my mamy tu lepsze wyniki, nie jesteśmy gorsze, a wręcz przeciwnie, jesteśmy lepsze, tak? Bo generalnie jest jakiś taki dystans, można powiedzieć, na początku u tych dzieci. Jest problem integracji w klasie. Niektóre dzieci po prostu są, można powiedzieć, o tak, w róg zagonione. I poprzez te szachy, jak my jako nauczyciele tym sterujemy dobrze, możemy to dziecko wyprowadzić do środka. Szachy są idealne, bo on jest w tym wykładzie, jest ta aktywność. Nie siedzą pasywnie w ławkach, tylko je wyprowadzamy. Tak, sprawdzamy obecność, bo to jest normalny dziennik. Ja muszę adnotację dla szkoły robić. Ja to wszystko muszę zrobić. Ja muszę tam też robić adnotację o zachowaniu i tak dalej, w tym zeszycie i tak dalej. To mi zajmuje troszeczkę czasu, takiego statycznego, ale jednak te dzieci są wyprowadzane tutaj i mogą się wykazać. Jak dostają rodzaj pochwały, jakieś takie podniesienie wartości następuje. To jest ten element bardzo ważny socjalny. Ta szkoła nie bez powodu została wybrana, bo to jest taka szkoła w Trier, najtrudniejsza. Mówi się Brennpunkt, czy w tłumaczeniu taki ogień tam się, taki kocioł. Z uwagi na te narodowości i zaplecze, złe zaplecze rodzin. Ci rodzice często są kryminalni. Jest problem z tym. Tak. I dzięki tym zajęciom szkolnym dostają te dzieci tą szansę, tej kultury, tej integracji w grupie. Także na ile te zeszyty można, mówię, teraz będzie część druga przetłumaczona na 9 miesiąc i zobaczymy, jak to będzie szło, ale na razie są bardzo dobre recenzje z tego. Recenzje do tego też są po angielsku, też te recenzje przekażę jutro. One są przez referenta do szachów z Niemiec porobione.
Ale dla mnie główną recenzją to oczywiście było to, że we współpracy z fachowcami, z nauczycielami samymi zrobiliśmy te zeszyty. Chcę powiedzieć, że ja tego na początku nie wiedziałem. Ja nie prowadziłem na początku w ten sposób zajęć, jak to teraz pokazuję. To przyszło później. Ja na początku w Zagłębia Rury to ja byłem trenerem kadry. Ja byłem trenerem dzieci do 16 lat, które przygotowywałem do Mistrzostw Świata w Duisburgu w 92. To są dzisiejsi arcymistrzy, Hausrat załóżmy, tak, czy profesjonaliści. Ja wychowałem kilku mistrzów Niemiec, Georg Mayer, pewnie znany dla niektórych. Czołówka Niemiec, drugi czy trzeci numer. To był mój uczeń też. Czy miałem mistrz Niemiec i tak dalej. Ale to jest coś innego. To jest inny świat. To, ja chcę powiedzieć, trener szachowy to jest inny zawód, to jest coś innego, ale to się uczyłem, tych elementów. I mi dużo pomagały rozmowy w gronie nauczycieli i to jest efekt, jak gdyby końcowy, tak jak powiedziałem, mojej pracy 22-letniej jako nauczyciel szachu. No mógłbym tu demonstrować wiele takich przykładów, ale myślę, że chyba zasadniczo wiemy, o co chodzi. I jeżeli ktoś ma pytania do tego jeszcze, to chętnie odpowiem oczywiście. Jutro będę już tutaj na Bimerze pracował. Chciałem dzisiaj wykorzystać to i tak podzieliłem praktyczne tu. Natomiast i chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że uważałbym z diagramami. Ja pokazałem, tak, bo szukaliśmy materiałów, tych zeszytów jeszcze nie było. My mieliśmy swoje materiały. I to tak było, że każdy jakieś swoje tam miał, załóżmy, jak przychodził do szkoły. Ja pokazałem do tego projektu, bo no, dyrektor szkoły poprosiła, no z czym te dzieci, bo to już jako przedmiot, to musi być podręcznik. To musi być podręcznik, to nie można improwizować. Tak? No i pokazałem to, nie wiem, czy jest znana ta metoda sztapem, taka holenderska, gdzie jest wszystko czarno-białe i diagram za diagramem. Taka gigantyczna, gdzie na zeszyt jest po 400 parę zadań. Ja to pokazałem, czy może takie coś, czy coś. Popatrzyli na mnie, chcieli mnie zjeść, ci nauczyciele. To jest niemożliwe dla dziecka, to co to jest w ogóle, masakra. I po prostu mnie uczulili na to, żebym uważał i nie pakował takich wydruków z Chessbase'a czy z innych, typu, że dziecko otwiera i widzi rząd tych diagramów, tylko czarno-białych czy tego typu. Po prostu nie jest świat dziecka takie coś. To nie jest świat dziecka po prostu. Że, no i to powstało po, nie od razu, ale no powstało po iluś tam. W 2013 powstała ta metoda. Już później ją ustawicznie prowadziliśmy i do tej pory zdała egzamin. No i myślę, że ja nie chcę tutaj jakiejś wielkiej robić promocji, ale ja myślę, że ta metoda zasługuje na uwagę po prostu. Że z tych aspektów, które powiedziałem po prostu, że tutaj jest bardzo dużo elementów od nauczycieli, od takich, którzy byli nauczycielami tej klasy, która tam była, gdzie to dziecko z tym nauczycielem miało kontakt bezpośredni. Chcę powiedzieć takie nawet niuanse, słownictwo dobierała specjalnie nauczycielka od programu wspieranie czytania. Słownictwo ona dobierała, nie ja to dobierałem, te słowa, które tutaj są w tych krótkich historiach napisane. Tak, żeby no, jak najbardziej to było zbliżone do wyobrażeń i do aktualnego stanu rozwoju tego małego dziecka ze szkoły podstawowej. To nie mogą być. Dlatego to, co ja tu mówiłem, że mamy tutaj te adresy, że mamy te ulice, że mamy po prostu te pojazdy, tak? Ten goniec jest tym pojazdem, to jest ten koń, który przeskakuje przeszkodę. Czy mamy Ferrari, tą damę, która szaleje po wszystkich diagonalach, ulicach, we wszystkich kierunkach i tak dalej, no to jest po rozmowach z kierownictwem szkoły, z nauczycielami, którzy na co dzień z tymi dziećmi pracują.
teraz z perspektywy czasu uważam, że tak naprawdę w pierwszych latach to nie byłem wtedy na tyle przygotowany i wyszkolony i doszedłem dopiero później do takich efektów. Także takie, załóżmy, formy, że ktoś z klubu przychodzi i robi zajęcia szachowe z dziećmi w szkole, to nie jest łatwe, to nie jest prosty temat, bo to jest taka pierwsza orientacja na trening jak w klubie, tak jakby trening szachowy, a jednak dla dzieci to jest coś innego. To są inne elementy. Ja tutaj podkreśliłem to, co mi nauczyciele uzmysłowili. Szkolenie oczu, zrozumienie tekstów i nauka myślenia. Właśnie przez takie elementy, jak tutaj ten dodatkowy zeszycik, który pokazuje to krok po kroku, tą logikę. Jak ktoś się w to wgłębi, to zobaczy, że to tak jest skonstruowane po prostu. I myślę, że wyczerpałem swój limit. Jeszcze parę minut. Chętnie odpowiem na pytania. Jakby były. Tak jak mówię, te pisemne materiały do tego są po angielsku i no, oczywiście po niemiecku są też, to jest jasne. Natomiast jeszcze wykorzystam może tą resztkę czasu jeszcze na to, żeby powiedzieć, że jest taki projekt Inteligentne Dzieci, Smart Kids, który bardzo mi się podoba. On tutaj się zazębia w jakiejś części właśnie z takimi zajęciami, że, bo mamy rzeczywiście w szkołach dość dużą już liczbę tych dzieci, które z tymi szachami się zaznajomią. Te dzieci gdzieś nam nikną po drodze. One jak gdyby nie przeskakują tego kroku do klubów. Myślę, że to generalny problem jakiś jest, nie? Że nie odzwierciedla się ruch duży w szkołach ze wzrostem szachów, aktywnością w klubach bezpośrednio. No jest to trudny temat. Ja myślę, że ta idea Smart Kids jest bardzo dobra, bo ona umożliwia organizowanie turniejów właśnie dla tych dzieci, które są w jakimś takim kursie szachowym i dostają możliwość zagrać dla nich atrakcyjne turnieje z innymi dziećmi z innych krajów, to jak najbardziej międzynarodowo, i czują się tam jak gdyby we własnym gronie. Obecny system, powiedzmy ten, gdzie turnieje rejestrowane lecą przez Międzynarodową Federację Szachową, nie znajdują za bardzo akceptacji. Ani u nauczycieli w szkołach, czy dyrekcji szkoły są problematyczne, żeby taki turniej rejestrować. Są opłaty dla FIDE, duże opłaty. Są opłaty w federacjach bezpośrednio, jeżeli nie we wszystkich, jeżeli miałoby być to liczone do rankingów krajowych. Jest też no jakiś tam problem z tym numerem FIDE, tak, żeby zgłosić ten turniej w ogóle. Dziecko miałoby dostać ten numer międzynarodowy, ale żeby go dostać, już musi mieć licencję w klubie, prawda? To już są, no już jest specjalna selekcja. Te Smart Kids mają znieść te obciążenia. One mają umożliwić dla wszystkich tych dzieci z kursów możliwość brania udziału. Oczywiście no, trzeba pokryć swoje koszty, czy ewentualnie coś na plusie wyjść, ale to można zrobić znacznie mniejszymi kosztami. No tak jak było wspomniane, no taki Kraków, Mistrzostwa Europy. Tak? No przecież no, rzeczywiście tych 65 euro, dziś o tym była mowa na dzień. Tak? Dla takich dzieci ze szkół, tak? Jakiś hotel czterogwiazdkowy, 65 euro. Co one mają z tych jedzeń, połowę talerza zostawić? No więc no są to bariery jednak, tak? No więc mamy tu już uzgodnioną taką linię z partnerami,
Ja działam w Austrii, Luksemburgu, Niemczech, częściowo we Francji też. I chcę zrobić Mistrzostwa Schengen już bez tych obciążeń. Dla wszystkich tych dzieci ze szkół, z tych programów. Jeżeli byłby ktoś zainteresowany, ja tutaj zostawię wizytówkę swoją, można sobie pobrać i się ze mną w razie czego kontaktować. Na przyszły rok ten finał Schengen, no w dobrym układzie może by mi się to udało w Luksemburgu zrobić z rozdaniem nagród w Schengen bezpośrednio przy tym bezpaństwowym moście, gdzie umowy podpisano, bo to jest ten most między Francją, Niemcami i Luksemburgiem, gdzie nikt się nie przyznaje, że należy do niego. Jest tam Muzeum Schengen. Działam w ramach fundacji takiej Schengen i może to się na przyszły rok uda. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką formą współpracy, to tutaj zostawiam, może tu na stole. Można sobie pobrać, się skontaktować ze mną. Natomiast jeśli chodzi o zeszyty, to te zeszyty tutaj jest podany pan Jerzy Nowak, albo tutaj tą część pierwszą. No, w każdym razie też można przeze mnie ten kontakt, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, niebawem obydwoma częściami, to oczywiście jak najbardziej, ale głównie to będzie przez pana Nowaka właśnie tam z okolic Bochumina, z tamtych rejonów. Będzie dostępny, bo on w tej chwili tą drugą część jak gdyby będzie tłumaczył. Także, że to te dwie części, na pewno trzecia w zależności. Te dwie w każdym razie to już są te, które na program szkolny obejmują wszystkie zagadnienia przepisów. Zawarte w tym są wszystkie najważniejsze zasady gry. Jeszcze może, jeśli chodzi o sam taki system promowania, bo może to też dla kogoś, kto się zajmuje tym, co ja mogę dziecku zaproponować. Tak? No więc. W tych zeszytach, tutaj mamy taki certyfikat po skończeniu tego zeszytu, z tym, że nie wycinamy z tego, ja to mam osobno, dzieciom mam bez tych opisów tutaj, mam go jako dyplom. Także dziecko sobie to w domu zachowuje, bez wycięcia tego, ja mu to po prostu dodatkowo daję na zakończenie tego pierwszego zeszytu. Tu widać w zeszycie 3 ten dyplom tutaj, taki, to jest jako certyfikat, a w zeszycie 2 jest legitymacja szafowa. Natomiast te SMART to z panem Hubą jest tak uzgodnione, że wszystkie te dzieci z tych kursów, jak rozegrają, ale to na zasadzie lokalnej turniej, dostają certyfikat tej Europejskiej Federacji Szachowej, tej EKU. Państwo nie widzieli tego, ja mam nawet, to mogę jutro pokazać przez komputer. To jest ważny element dla dziecka, że on coś ma dla rodziców i tak dalej. Każdy z tych zeszytów, to było też ważne, powoduje, że po ukończeniu ma w zeszycie 1 ten certyfikat, a tutaj jest legitymacja w zeszycie 2, tak? Że on sobie tutaj tą legitymację, tak? Każdy ma te elementy, które świat dziecka, no, jak gdyby tutaj jest w ten sposób, w jakiś sposób spełniony. Natomiast Smart Kids to już jest certyfikat międzynarodowy i to na zasadzie taki, że załóżmy robię taki kurs z tymi zeszytami i po roku się odbywa finał lokalny. Powiedzmy, że ja w swoim mieście robię turniej Smart Kids. No, tam EKU pobiera za to pieniądze, 1 euro jest od uczestnika takiego turnieju, ale myślę, że to jest do przyjęcia i ten certyfikat wydrukowuję. Mam prawo do tego, jest podpisany przez prezydenta, ma logo EKU i logo Smart Kids, po prostu obydwa. Ja jutro to pokażę już za jednym zamachem z komputera, to już jak tutaj zainstaluję, czy ze sticka. To spróbujemy jutro, jak to technicznie. My oczywiście mogę to poprzesyłać elektronicznie, to jest żaden problem. Tak jak tu mówię, tu już takie wstępne, już tu jest po angielsku te recenzje tych zeszytów, po angielsku są, jak również to, co będę jutro też częściowo omawiał w swojej drugiej części wykładu,
tutaj jest po angielsku opis, to co tu mówiłem, z magnetami, z innymi elementami, tu jest opisane również w wersji angielskiej. Jest też opisane, to oczywiście wszystko dostępne tutaj będzie i do dyspozycji. Także w razie czego elektronicznie tutaj mój mail info@szachcentrum.com stoi do dyspozycji również dla dalszej wymiany czy innych elementów. I tak jak mówię, bardzo bym się cieszył, gdybyśmy doszli do jakiejś takiej międzynarodowej współpracy, która by te szachy właśnie tą linią, nie tą linią powiedzmy wyczyn szachowy, tylko tą linią, ta seria nie bez powodu się nazywa Radość Szachów, tak w tłumaczeniu, tą linią gdybyśmy poszli i prowadzili te, bez tych obciążeń, tych oficjalnych, gdzie widzieliśmy kosztorys, prawda, i tam widzimy co się dzieje, tak, czy te Mistrzostwa Szkół w Krakowie, ale też inne, prawda, imprezy, które no, powodują w jakimś sensie selekcję, bardzo dużą selekcję, a wytracamy całą tą dużą bazę tych dzieci, bardzo dużej ilości dzieci, które no, jednak chętnie by te szachy grały, ale trzeba im coś zaproponować, tak, bo szachy to jest coś żywego, to jest ten element, że jeżeli byłyby suche, jeżeli to nie byłoby dla dziecka akcji, to musi nastąpić ruch. Dlatego ja się tak tutaj cieszę, jeżeli szkoła ma możliwość takiej dużej tej szachownicy i my sobie wyjdziemy i te dzieci na żywo i one wspaniale imitują tego skoczka, jak on skacze, czy jak im się mówi, mają bardzo dużą radość, ale teraz musisz wieżę grać i on musi się przez, a to teraz wieża, inaczej, tak, idę po prostych, tak. Z diagonali, jak byłem przed chwilą gońcem i te zmiany, ich to bardzo, bardzo tak cieszy, emocjonuje i tu jest ta szansa, te szachy zrobić takie bardziej żywe, takie bardziej, i dlatego też ten wykład, podkreślam, że dziecko przynajmniej w tych pierwszych klasach ma tych 15 minut uwagi, takie mniej więcej. Jego nie możesz tak trzymać z takim materiałem, że ćwiczenie za ćwiczeniem. No ale niestety w tych innych metodach, gdzie te ilości diagramów, ilość ćwiczeń jest duża, nie da się inaczej, bo on nie wyrobi. Jak ma zrobić temat i tam jest dużo tych ćwiczeń, to musi na tej ławce, no i mozolnie kreśli. No i cóż, jak ma pokazać na 9 diagramach, załóżmy, możliwości gry hetmanem i mu się nadarzy, że na niektórych będzie maksymalna ilość, to on setki tych krzyżyków musi postawić. No i później z nudzenia to dziecko jakichś krzyżyków nie zrobi. On rozumie, o co chodzi, ale dla niego jest taka monotonia, że przy 8 diagramie przeoczy już tam, niektórych już tego tyle było, że ma dość tego, więc na to trzeba uważać, żeby nie było tej monotonii i żeby to było, nie wiem jak to przetłumaczyć, po niemiecku się mówi Abwechslungsreich, ale żeby zmienne, żeby były zmiany akcji, żeby i to, żeby ono samo w ręku, to jest niesamowicie ważne, że ono samo znajduje tą figurę. Nawet taka prosta rzecz, mamy woreczek taki z materiału. On maca palcami, znajdź mi hetmana, damę, znajdź mi. On maca sobie w tym, wyjmuje, no jest. A niektóry nie trafi. I to też jest element, też ich cieszy, prawda? Takie proste rzeczy, prawda? Takie, które, mówi się po niemiecku Kindergeräusche, ale to po prostu for children. To jest taki fun for children. To jest powiązanie przyjemnego z pożytecznym. No i w Armenii, ja wiem, w Armenii jest specyficznie, że w Armenii te dzieci nie mają pozwolenia na gry partii przez długi czas. To jest specyficzny wykład w Armenii. Jest kontrowersyjny. Uważam, że z moich doświadczeń nie mogę go zastosować w Europie Zachodniej. Ja wiem, o co chodzi. Im chodzi o to, żeby dzieci dopiero wtedy zaczęły grać, jak są wyszkolone oczy, żeby już te przeoczenia wcześniej wyeliminować.
Przez pierwszy rok w Armenii dziecko nie gra partii szachowej, to jest nieprawdopodobne, ale to jest nie do zastosowania w Niemczech, w Austrii. Ja nie mogę tego zastosować, tego się nie da. To są inna kultura, inne wychowanie jest, te dzieci są posłuszne, tego nie uzyskam tutaj. Tymi małymi szachami kompromis, to jest kompromis, czy tym, tą szachownicą 16-polową, ja jutro pokażę na komputerze takie te. To się nazywa Solitaire Chess. To jest z takiej serii Thinking, gdzie nie tylko szachy inne są. To jest taka seria. I właśnie to są te elementy, które wzbogacają jeszcze to wszystko. I to myślę, że to by był mój wykład. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, to cóż, zapraszam na jutro. I jeżeli oczywiście jutro będą też pytania, to jak najbardziej w tym kierunku. I zapraszam, będę tu aż do końca, do 27. Zapraszam do kontaktów na imprezy w ramach, o czym wspomniałem, czy tych mistrzostw Schengen, jak również innych imprez i turniejów w ramach, tak jak mówiłem, tego programu Smart Kids, w ramach tego programu. Myślę, że to byłoby duże wzbogacenie w naszej pracy wszystkich tych ludzi, którzy są zaangażowani. Również i myślę, że to nie jest też i dla federacji całkiem obca rzecz. Ja myślę, że tutaj interes też i federacji polega na tym, że mimo wszystko z takich turniejów zwiększy się ta ilość dopływu tych dzieci, które tego smaku nabiorą i jednak kiedyś przejdą już na tą linię licencji w klubach i tak dalej, nie? Co wzbogaci również krajowe federacje. Jako ciekawostkę podam może jeszcze, bo mówiliśmy o finansowaniu słowackich szachów. Już to nie należy do mojego wykładu, tylko tak krótko powiem, że mnie zaskoczył pozytywnie budżet, który widziałem tutaj. Tutaj pan prezydent przedstawił. No, uważam, że jest naprawdę, mam porównanie, orientuję się mniej więcej, jak wyglądają w innych krajach, to muszę powiedzieć, że Niemcy by bardzo zazdrościli tego budżetu. Gdyż u nich to jest ustawiczny problem i nie jest tajemnicą, bo to są oficjalne dane. Niemcy mają dofinansowanie z ministerstwa na swoich prawie 93 tysiące członków oficjalnie zarejestrowanych. Mają 90 tysięcy euro, z tego muszą praktycznie wszystkie takie podstawowe rzeczy pokryć. Nie? Także można sobie mniej więcej takie porównanie zrobić. No, Luksemburg to jest inna historia. Luksemburg, wszyscy wiedzą, to jest najbogatsze państwo Unii Europejskiej. I no, tam dofinansowanie jest gigantyczne. No, tam w Luksemburgu to jest na dziecko 150 euro rocznie, jak ma tylko licencję w klubie. Z tym, że klub musi mieć z kolei trenera z licencją. Wiem po moim klubie Defendant w Luksemburgu właśnie, że tak jest. Podam dla przykładu, że w Niemczech w klubie, który razem z panem Leringerem założyliśmy, też jest dofinansowanie roczne dla dziecka z licencją w klubie, jeżeli klub posiada kogoś z licencją, no ja i żona mamy te licencje niemieckie, ale ono nie wynosi 150 euro, to wynosi około 3 euro chyba na rok to dofinansowanie. To jest takie porównanie tych dwóch państw. Ale pieniądze to nie wszystko, bo gdyby to tak pieniądze decydowały, to Luksemburg by, państwo byście widzieli nie z tyłu tabeli na Mistrzostwach Europy, tylko z przodu tabeli. Także pieniądze to też nie jest wszystko, prawda? To, że mają prawie każdą sobotę trening, bo federacja jest w stanie zapłacić po 160 euro. Każdą sobotę, bo ma pieniądze po prostu z ministerstwa, jak widać, nie odzwierciedla się w osiągnięciach sportowych, prawda? Więc to wszystko jest, wiele elementów powoduje sukces, nie tylko pieniądze, chociaż są oczywiście
bardzo ważnym elementem, ale cała koncepcja, prawda? To musi zgrać się. Koncepcja z finansowaniem. Dobra koncepcja i środki do zrealizowania tego. Ale podkreślam, że mnie zaskoczył pozytywnie przedstawiony kosztorys tutaj, który no, uważam, że naprawdę jest dobrym kosztorysem. Nie mówię, że na pewno można lepiej, czy starać się, żeby jeszcze to było lepsze, ale już jest naprawdę na dobrym etapie pod tym względem. Także to taka uwaga do tego, co dzisiaj słyszeliśmy przed południem. Uważam, że to były cenne. Bardzo też ciekawe jest to, że tutaj właśnie pan Dworak tutaj pięknie to pokazał jako taką strukturę. To bardzo przypomina tą niemiecką strukturę, która się na wprowadzenie szachy szkolne dla szkół się nazywa pod nazwą Kulturgut, to jest dobro kulturalne. I tutaj było to zaakcentowane w tych elementach częściowo, prawda? Bo to pod tym hasłem się to też odbywało. Chcę też powiedzieć, że wyniki w testach tych międzynarodowych PISA w szkołach niemieckich się znacznie poprawiły. I się mówi o tym, że wprowadzenie od 2003 szachów w szkołach spowodowało w dużym stopniu poprawę tych wyników. No, jeżeli tutaj ten ktoś popatrzy dokładnie właśnie takie elementy z tego zeszytu, to się zorientuje, że są podstawy ku temu, żeby rzeczywiście tutaj powiedzieć, że szachy bardzo pozytywnie wpływają na matematyczne zdolności, rozwój dziecka z tego. No ten film, pewnie nam jutro czasu zabraknie na to, ale pokazuje właśnie akurat dziewczynkę 8-letnią Sarę, która ma olbrzymie kłopoty w matematyce. Dzięki szachom nadrabia to i wychodzi do przodu na to. Także na jutro mam zaplanowany właśnie ten krótki film, pokazanie. To naukowe badanie TRIR i te dodatkowo, jak to było przeprowadzane. A sam bezpośredni trening dla dzieci. Jeszcze tutaj tak zaznaczyłem, że trening w klubie różni się od treningu, od tych zajęć. Ja to mówię, w klubie to jest trening, to nazwijmy go trening. Natomiast w szkole ja bym raczej nie używał nazwy trening. To nie jest właściwa nazwa, to co w szkole z dziećmi się robi, prawda? To są zajęcia, nazwijmy to zajęcia. Trzeba tu z dziećmi to troszeczkę z tymi słowami, to ja jestem trochę uczulony z uwagi na to, że wiele miałem rozmów w przerwach tam. Ten projekt, tylko chcę powiedzieć, że to było 120 dzieci, które miały szachy jako przedmiot. Od pierwszej do czwartej klasy. To była jedna godzina tygodniowo. W sumie miałem w tygodniu, razem z żoną mieliśmy 17 godzin. Jakby płacone były po 20 euro za godzinę, to też nie jest tajemnica, to finansowanie tego. Więc mieliśmy też w innych, więc no nie tylko w tej jednej szkole, ale ma się trochę wyobrażenia. No można z tego żyć. I można było to jako zawód wykonywać i z tego żyć. No, my tak żyliśmy przez wiele, wiele lat. I chcę jeszcze powiedzieć, że szachy bardzo pomogły tym dzieciom, które nie znały języka niemieckiego na początku. Język szachowy, ta mała kraina umożliwiała komunikację tym dzieciom. Te dzieci nawiązywały język z innymi poprzez to. To było wspieranie, duże wspieranie, po prostu pomoc dla tych dzieci, żeby one ze sobą jakoś współpracowały czy tworzyły grupę. To było ważne. Bo jak nie znają języka,
to są takie obce, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Ale to jest wspólne, to było wspólne. On na tej lekcji był wspólny. Nawet jak nie znał języka, rozumiał się z innym. Tak, jak już grali w partię, wiedzieli zasady bez języka. Oni wiedzieli, poznali i wiedzieli, musisz uważać, stracisz figurę, przegrałeś. Tak. To jest też taki język szachowy jako integracja. I to jest, ja mówię, najłatwiejszy język świata dla dzieci. To nasza małe miasteczko, jak to my mówiliśmy, małe miasteczko. Z tym głównym rynkiem to przychodzi później w zeszycie 3, ten mały rynek, ten główny plac. Dziękuję. Dziękujemy.